Dzień dobry Państwu. To jest podwójny kontekst, czyli jak zwykle Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Witamy Państwa. I tradycyjnie zaczniemy od sprawy, która się dzieje za naszymi granicami, ale no chciałem powiedzieć tuż obok, no nie tuż obok, na szczęście, ale w sąsiednim kraju, czyli wojna na Ukrainie. I tym razem chyba doczekaliśmy tego, co się tak odwlekało i odwlekało. Myśmy mówili wiele razy, że to już przecież miało być na wiosnę, lada moment zaczęło się coś, na kształt ukraińskiej kontrofensywy, mówię na kształt, dlatego że to wszystko jest takie mocno rozmyte, mało konkretne, do końca nie wiadomo, co się dzieje, coś tam się dzieje, rzeczywiście takie informacje się pojawiają. Natomiast ja mam jedną refleksję patrząc na to wszystko, a właściwie dwie refleksje. Pierwsza jest taka, że to nie jest kompletnie coś przypominającego sytuację z jesieni ubiegłego roku. Kiedy to było spektakularne uderzenie z dużymi, no tak na mapie przynajmniej wyglądało dużymi, sporymi, relatywnie dużymi efektami. Tutaj są jakieś działania i chyba nikt się nie spodziewa specjalnie, że one przyniosą jakiś druzgocący efekt. W sensie na przykład tak, jak to niektórzy tam sobie roili parę miesięcy temu odbicia Krymu. Nawet prawdę mówiąc, nie jestem pewien, czy ten główny cel, który pewnie Ukraińcy sobie stawiają, czyli zerwanie połączenia lądowego między Rosją a Krymem, czy to jest w ogóle do osiągnięcia. To jest jedno moje spostrzeżenie. I drugie moje spostrzeżenie jest takie, że to rzeczywiście jest dla Ukrainy prawdopodobnie ostatnia szansa, bo jednak jak czytam komentarze, no dopiero co jestem po lekturze kolejnego takiego ciekawego tekstu na stronie Foreign Affairs, dosyć świeżego, który mówi o tym, że no, pora, żeby Stany Zjednoczone zaczęły sobie wypracowywać strategię zakończenia, że nie ma co liczyć na to, że poprzez zyski terytorialne, którejkolwiek ze stron uda się tę wojnę definitywnie zakończyć, czyli trzeba jakiś wymyślić koniec, jakiś opracować koniec tych działań, jakiś punkt dojścia musi być opracowany, ponieważ nikomu, no przede wszystkim oczywiście autor ma na myśli Stany Zjednoczone, nie opłaca się, żeby ta wojna trwała nie wiadomo jak długo, bo i tak ona, to streszczam tezę tekstu, nie doprowadzi do jakiegoś rozstrzygnięcia, a straty będą tylko rosły, czyli efektu żadnego nie będzie tak czy owak w żadną stronę, natomiast będą się tylko powiększały straty uderzające generalnie w zachód. Więc tak, tak widzę to, co się dzieje. Pytanie chyba brzmi w tej chwili, na jak długo wystarczy zasobów, no przede wszystkim w stronie atakującej, czyli stronie ukraińskiej i w którym momencie zacznie się, no ta faza powiedziałbym schyłkowa gorącego konfliktu, która chyba na jesieni tego roku już musi nastąpić. No więc ja powiem tak, rzeczywiście ta kontrofensywa ukraińska nie wygląda tak jakby sobie to wielu wyobrażało, zwłaszcza tych, którzy się uczyli taktyki militarnej na dziejach II wojny światowej, że tam pewnego dnia głównodowodzący wydawał polecenie tego i tego dnia o takiej takiej godzinie ruszała gigantyczna masa żołnierzy i no i albo przełamywała linię frontu, co zwykle następowało, albo nie przełamywała. Tutaj czegoś takiego ciągle nie mamy, co nie znaczy, że mieć nie Będziemy, bo tu możliwości są dwie. Albo Ukraińcy z góry założyli, że takiej wielkiej kontrofensywy nie są w stanie przeprowadzić, bo mają po prostu za mało środków, czyli sił, dziewięć brygad, które są wyszkolone przez Zachód i uzbrojone w standardach natowskich, to jest za mało, bo po drugiej stronie Rosjanie zgromadzili na tyle silne siły obrony, że... No, będą w stanie te brygady zatrzymać, i to jest jedna opcja, i to będzie rzeczywiście takie szarpanie. Ta, ta wojna będzie już w tej chwili tak wyglądała, że gdzieś tam się jakąś zajmie niewielką, niewielki obszar, później ta druga strona to odzyska, tak, także mi to przy Bachmucie widzieli. Ale to jest tylko jedna możliwość. W ciągu najbliższych kilku dni, bo to się wyjaśni w ciągu, moim zdaniem, tygodnia, może nawet szybciej, okaże się, że to było tak naprawdę tylko rozpoznanie różnych punktów obrony rosyjskiej, i za chwilę nastąpi jednak takie bardzo silne uderzenie w miejscu, które jest w tej chwili typowane. Albo inaczej, gdzie się próbuje Rosjan zdezinformować tymi różnymi lokalnymi niewielkimi uderzeniami po to, żeby w pewnym momencie uderzyć bardzo mocno. Więc zobaczymy. Na pewno jeśli to przez najbliższe kilkanaście dni nastąpi, no to ten scenariusz pierwszy jest bardziej prawdopodobny. Natomiast ja ciągle upieram się przy tym, że yy, yy, strona rosyjska jest w dużych kłopotach i stale słyszę o kolejnych sygnałach, choćby najnowsza informacja. Tu ciągle mamy do czynienia po stronie rosyjskiej tak naprawdę z dwoma rodzajami sił zbrojnych. Mamy tą grupę Wagnera, czyli najemników i mamy rosyjskie Ministerstwo Obrony. I można by powiedzieć, że no cóż ci Wagnerowcy, najemnicy mają się słuchać. Tymczasem ja znowu słyszę, że pan Prigorzyn bojkotuje zarządzenia ministra Szojgu w sprawie podpisywania kontraktów. Ponoć wszyscy ci najemnicy z grupy Wagnera mają z rosyjskim Ministerstwem Obrony podpisać kontrakty do końca, czerwca, a Prigorzyn ich szef, mówi a ja o tym nic nie wiem, nie będzie takiego podpisywania. Jeżeli coś takiego wychodzi na zewnątrz, a nie jest to dezinformacja rosyjska, że Rosjanie celowo nas dezinformują, to pokazuje, że tam się bardzo źle dzieje, a mieliśmy już wcześniej bardzo wiele sygnałów zdumiewających właśnie, których bohaterem był pan Prygorzyn, no który mówiąc krótko, wystawia całej stronie rosyjskiej nie najlepsze e, świadectwo. No to jest tak jakby po stronie ukraińskiej ludzie z tego Legionu Międzynarodowego, jakiś komendant, co już się tam pokazywał i krytykował krytykował prawda, ukraiński sztab generalny, że to źle, tamto niedobrze, tu zawalacie sprawę. No więc po stronie rosyjskiej moim zdaniem jest kiepsko i ja się spodziewam, że to w końcu da efekt. Ja wiem, że już wielokrotnie o tym mówiłem i wiem, że różni niecierpliwi ludzie, którzy spodziewają się, że takie rzeczy się dzieją w ciągu tygodnia albo miesiąca mają oczywiście powód, żeby mnie piętnować za to, że Dudek już wiele razy zapowiadał, że tam po stronie rosyjskiej pęknie, a nie pęka. Natomiast ja chcę powiedzieć jasno – Jesteśmy niewiele ponad rok po rozpoczęciu tej wojny, przy czym przez wiele miesięcy początkowo wydawało się, że to Rosjanie w tej wojnie wyraźnie zwyciężą. Tak naprawdę dopiero od jesieni ubiegłego roku widać wyraźnie i ten Bachmut, bitwa o Bachmut to pokazała, że Rosjanie nie są w stanie przejąć inicjatywy w tej wojnie. To nie znaczy, że ją przegrywają, natomiast uważam, że skala kompromitacji Rosji jest ogromna i prędzej czy później musi to w Rosji wywołać strząs wewnętrzny. Nie da się w Rosji rządzić skutecznie po takiej porażce, a to w tej chwili jest porażka. Jeśli zatem Ukraińcom uda się choćby nadwyrężyć ten pas między, między ten, ten lądowy między terytorium rosyjskim a Krymem, ten, ten terytorium wzdłuż Morza Azowskiego, to dla Rosji będzie to ogromne, ogromny wstrząs. I co więcej, to, to wysadzenie Tamy w kachowce, bo o tym też warto powiedzieć, to jest dla mnie dowód desperacji strony rosyjskiej. Bo, po pierwsze, jednak to spowodowało zalanie nie tylko po stronie ukraińskiej, ale też po stronie rosyjskiej bardzo dużych terenów. Po drugie, powód był oczywisty. Jak twierdzą specjaliści od wojskowości, to skraca potencjalnie pole czy tę linię frontu o prawie 200 kilometrów. Znaczy, na prawie 200 kilometrach zalewowego za terenu Ukraińcy nie uderzą. Czemu to Rosjanie zrobili? No, w oczywisty sposób. Sposób, bo mają nie dość sił, żeby bronić tak długiej linii frontu. Stąd zdecydowali się na poniesienie ogromnych strat. Pamiętaj jeszcze o jednym, warto o tym pamiętać. Otóż Rosjanie, detonując tą ta, zaporę, utrudnili ogromnie dostawy wody pitnej na Krym. I w tej chwili Krym będzie coraz trudniejszy do, że tak powiem, no, funkcjonowania, będzie tam coraz trudniej funkcjonować, ponieważ ta, to, to nie jest tak, tylko że strona ukraińska poniosła tutaj ogromne straty. Więc moim zdaniem poziom desperacji strony rosyjskiej jest ogromny i moim zdaniem, zgadzam się z Tobą, jesienią czeka nas jakieś przesilenie, albo w kierunku zawieszenia broni, albo w kierunku zmian w Rosji. Bo nie kryję, że ja tu jestem niepoprawnym optymistą i nie wierzę w to, że strona ukraińska się załamie, ponieważ uważam, że jeszcze przez wiele miesięcy Ukraińcy będą ciągle dosta dostawali nową broń i, i, i nowe wsparcie z Zachodu. Być może to nastąpi za rok mniej więcej ta zmiana w polityce Zachodu, ale przez najbliższy rok uważam, że Zachód będzie Ukraińców wspierał. No, to ja tutaj po pierwsze będę polemizował, jeżeli chodzi o takie stanowcze stwierdzenie, że to Rosjanie wysadzili zaporę w kachowce, bo po prostu nie wiemy, kto to zrobił, i sam przytoczyłeś argument na rzecz tego, że można równie dobrze przypisać te, to działanie Ukraińcom. No, bo jednak faktycznie kwestia dostaw wody pitnej na Krym to jest uderzenie w Krym i to jest uderzenie w ludzi, którzy tam mieszkają. No, to trochę dziwne, jakby Rosja sama sobie robiła wbrew. Oczywiście jest możliwe, że oni. Coś przekalkulowali i wyszło im, że mimo wszystko bardziej im się to opłaca i podjęcie takiego ryzyka, a tej ludności tam jakoś zapewnią dostęp do wody, jakkolwiek bądź, albo i nie zapewnią, bo to też Rosjanie tak czasem do tego podchodzą, że niech tam się ludzie sami martwią. No ale tak czy owak, trzeba pamiętać, że przecież była oferta też międzynarodowego śledztwa w tej sprawie, którą to Ukraina odrzuciła, nie Rosja. No więc to jest pytanie, kto tutaj ma coś do ukrycia. Więc ja bym taki szybki nie był z wyciąganiem wniosku. Druga sprawa jest taka, że Rosjanie. Kiedy Ukraińcy przeprowadzali pierwszą swoją ofensywę, to mieli żołnierzy rzeczywiście jeszcze znacznie mniej doświadczonych, zwłaszcza tych z poboru. Rosjanie się bardzo mocno zebrali, to właściwie wszyscy eksperci stwierdzają, że bardzo mocno się zebrali, poprawili szkolenie, poprawili łańcuchy dowodzenia. Wszystkie te rzeczy, które na początku dawały Ukraińcom fory, w tej chwili inaczej wyglądają po stronie rosyjskiej. Oczywiście nadal jest różnica. Pomiędzy zdolnościami bojowymi tych ludzi Prigorzyna a normalną armią, chociaż też nie całą, bo tam są oddziały bardziej doświadczone i mniej doświadczone, rzecz jasna, jak wszędzie. No ale to już nie jest taka prosta sytuacja, jaką względnie prosta, jaką mieli Ukraińcy prowadząc tę swoją pier pierwszą kontrofensywę. No i wreszcie też muszę powiedzieć, że jestem dużo bardziej sceptyczny co do tego, jak Rosja politycznie jest w stanie to wytrzymać. Nawet gdybyś miał rację, że coś się w końcu musi załamać, to ja bym stawiał na to, że się raczej załami na zasadzie wymiany Putina na kogoś innego. I to może być wcale nie ktoś bardziej, ale to głowy, ziemi. ale twardo. Nawet, nawet w ramach tego establishmentu odejście Putina jest trzęsieniem ziemi, dlatego że jego następca będzie musiał y zrobić krok w tył. Dlatego, że gdyby były jakiekolwiek możliwości, żeby Ukraińców. Zepchnąć do defensywy, to Putin by to zrobił. No, sama wymiana Putina na jakiegoś innego, putinopodobnego dyktatora na zasadzie takiej, że on będzie jeszcze bardziej nacjonalistyczny, jeszcze bardziej dokręci śrubę i skieruje tam jeszcze więcej poborowych i to zmieni sytuację na froncie, to jest złudzenie. Nie, tak nie będzie, bo gdyby tak było, to Putin wiesz, już dawno by to zrobił. Moim zdaniem, każda nawet niewielka zmiana na Kremlu wywoła reakcję łańcuchową, bo tak działają systemy dyktatorskie. To tego nas uczy historia. Jeżeli ktoś był dyktatorem ćwierć wieku, a Putin się właściwie zbliża do takiej, do, do takiej rocznicy 25-lecia swoich rządów, już niedużo nie mu zostało, to jego wymiana na kogokolwiek innego powoduje trzęsienie ziemi. Tak było we wszystkich znanych mi dyktaturach, sprawowanych tak długo. Także no, mówimy... ja nie wierzę w to, że możliwa jest sukcesja w Rosji taka łagodna. Mówimy tutaj. O przyszłości, więc no, nie ustalimy, kto z nas ma rację, bo po prostu no, no musimy pokażny, poczekać, czy zawsze. coś się stanie, czy nie. Ale skoro już o tym rozmawiamy, to ja bym chciał zwrócić uwagę na jeszcze jeden wątek, powiązany już też z naszą polityką, ale dotyczący wciąż sprawy wojny na Ukrainie. Mianowicie wątek moim zdaniem, ale to nie jest tylko moja diagnoza, stopniowej, ale dosyć wyraźnej utraty wpływu Polski na cokolwiek, co się dzieje wokół Ukrainy i co się będzie działo po zakończeniu tej gorącej, Fazy walk. Teraz mamy taki przyczynek, żeby o tym porozmawiać w postaci informacji Wall Street Journal, który znów yy, poinformował, bo już kiedyś to robił wcześniej, o niemieckim śledztwie w sprawie wysadzenia Nord Streamu. I tam jest wątek polski, jacht, na którym, z którego mieli operować Ukraińcy, bo taka jest teza tych niemieckich ustaleń. Ukraińcy, którzy mieli do, wysadzić gazociąg, miał no, gdzieś znaleźć się w pewnym momencie w Polsce. Nie jest jasne, czy ten udział Polski miałby być świadomy, czyli czynny, czy bierny, czy przez zaniedbanie też świadome, nieświadome, nie wiadomo, trudno powiedzieć. No, w każdym razie tego, tego po prostu w tych ustaleniach, a w każdym razie w informacjach dziennikarskich nie ma. No w każdym razie, w jaki sposób Polska miałaby być w to zamieszana. To oczywiście nie jest jedyna hipoteza dotycząca Nord Stream 2, bo mamy Nord Stream 1-2, bo mamy przecież hipotezę wcześniejszą Sejmura Hersza, który mówił w ogóle, o, że to była akcja norwesko-amerykańska. Mamy rzecz jasna, cały czas hipotezę o tym, że to Rosjanie zrobili, choć tutaj no ja nie bardzo potrafię motyw znaleźć, dla którego mieliby to zrobić, ale też jest ta hipoteza gdzieś w grze. Natomiast ja się zastanawiam nad tym, czy to w ogóle nie jest część szerszej niemieckiej gry, bo jak się przyjrzeć temu, jak Niemcy się zaczęli zachowywać względem Ukrainy, to mam wrażenie, że tam już ten związek rzeczywiście jakby od nowa zostaje przypieczętowany. Polska się coraz bardziej znajduje na aucie, bo my już nie mamy właściwie żadnych atutów. Jest wręcz powód do konfliktu. No, przecież teraz znowu producenci rolni ukraińscy zamierzają blokować polskie przejścia graniczne. Ten konflikt cały czas trwa. Jest kwestia dalszego dopuszczenia bezcłowego importu ukraińskich towarów do Unii Europejskiej, co przecież zostało wbrew polskiemu stanowisku przedłużone przez Unię Europejską na kolejny rok ta liberalizacja ceł. No więc ja mam takie wrażenie, że. No, Dzieje się mniej więcej to, co ja przewidywałem. To znaczy, wykorzystaliśmy nasze atuty, wydaliśmy na to dziesiątki miliardów złotych, osiągnęliśmy tyle, że w tym momencie zostajemy jakby na koniec tej całej gry w dużej mierze z niczym, a wchodzą Niemcy, no oczywiście Amerykanie, to wiadomo przez cały czas, ale wchodzą Niemcy, którzy pieniądze mają, środki mają. Serdecznie się obciskują z Wołodymyrem Zełeńskim, który jest pragmatykiem w tych sprawach. No i na koniec my po prostu możemy zostać wyrolowani i politycznie, i gospodarczo. No więc po kolei, oczywiście rolo, wyrolowani zawsze możemy zostać i politycznie, i gospodarczo, ale ja nie zgadzam się z tezą, że już to nastąpiło. To oczywiście może nastąpić, to będzie zależało od tego, jaką politykę polski rząd będzie dalej prowadził w stosunku do Ukrainy i przede wszystkim, jak się tam rozwinie sytuacja. To, że Niemcy tam w końcu wejdą do gry, było oczywiste chyba dla wszystkich, poza redakcją Wiadomości TVP, gdzie konsekwentnie się twierdzi, że Niemcy stale nie pomagają Ukrainie, że właśnie to trzymają kciuki za Putina, żeby on wygrał, jakby ignorują tą reorientację niemiecką. Polityki, która nastąpiła na, na, na przestrzeni minionego ponad roku, bo Niemcy rzeczywiście się zreorientowały, jak już się zreorientowały, to jest oczywiste, że mają dużo więcej wszystkiego na czele z pieniędzmi, żeby pomóc Ukraińcom bardziej niż Polska. Tyle tylko, że ja twierdzę, że to nie jest tak, i tu żeśmy o tym wielokrotnie rozmawiali, nie zgadzamy się w tej sprawie. Ja uważam, że myśmy zyskali więcej na tej operacji niż straciliśmy, ponieważ ja uważam, że podstawowym problemem dzisiaj Polski jest demografia i będę się upierał przy tym, że my mamy to, czego strona niemiecka w takim zakresie nie ma, czyli mamy ogromną ilość przybyszów z Ukrainy, zwłaszcza dzieci, które będą w przyszłości ratować nasz system emerytalny. I mówię to brutalną szczerością i dziwię się różnym ludziom, którzy wierzą, że można jeszcze w jakikolwiek inny sposób niż przez import ludzi uratować nasz system emerytalny. Polecam im lekturę analiz demograficznych i dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych. Nie chcę się na ten temat rozwijać, bo dla to jest oczywista oczywistość, a jak ktoś uważa, że ja jestem w błędzie, to on ma problem, a nie ja, bo ja wiem, co będzie za 10 lat z polskim systemem emerytalnym, z grubsza, jeżeli oczywiście nie przybędzie nam składkodawców. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie związane z zamachami, no to tak jak uważam, że jednak tamy w kachowce wysadzili Rosjanie, ponieważ to jest dzisiaj dla nich sposób na właśnie utrudnienie ukraińskiej kontrofensywy, tak nie mam wątpliwości, że w sprawie Nord Streamu oczywiście maczał palce szeroko rozumiany Zachód. Czyli mówiąc krótko, że to była. Dzieło Ukraińców, ale wspierane przez pewnie polskie służby specjalne, a być może także i amerykańskie. Dlaczego? No bo było jasne, że jeśli tak długo jak ten gazociąg był sprawny, mogłoby nim dość szybko przy jakiejś zmianie znowu zacząć płynąć gaz. Jest ogromna liczba lobby, zwłaszcza w Niemczech, potężne, które są zainteresowane wznowieniem. Przynajmniej tam utopiono ogromne pieniądze. Ktoś stracił te 10 czy więcej miliardów euro, które wyłożono na budowę tego, i on by chciał je odzyskać. Więc jakby się tylko pojawiły jakiekolwiek sprzyjające okoliczności w rodzaju zawieszenia broni, natychmiast by się pojawiły postulaty, no to teraz wróćmy do pompowania. Więc nic dziwnego, że strona ukraińska i nie tylko ona chciała temu to utrudnić, i myślę, że to zostało dość skutecznie utrudnione, wznowienie działania Nord Stream 1, Nord Stream 2. I, I tyle. Natomiast, jak powiadam, jeśli chodzi o kwestie przyszłości Polski i relacji z Ukrainą, moim zdaniem, ja ciągle uważam, że mamy dobrą pozycję wyjściową i będziemy ją mieli tak długo, jak długo nie padnie ofiarą polska polityka wobec Ukrainy, ofiarą rozgrywki wewnętrznej w Polsce. Tak jak już parę innych kwestii w Polsce padło ofiarą wojny polsko-polskiej, jeśli kwestie polityki wobec Ukrainy padną tego ofiarą, a może się tak zdarzyć, Zwłaszcza po jesiennych wyborach, kiedy będziemy mieli, moim zdaniem, destabilizację, to wtedy oczywiście mogą nas Niemcy i inni ograć, bo nagle się okaże, że my już nie poradzimy żadnej konsekwentnej polityki wobec Ukrainy i w ogóle nie poradzimy żadnej polityki zagranicznej, bo pan prezydent sobie z rządem wyrywają kompetencje. No pamiętajmy, że po jesiennych, i tu myślę, że pora, żebyśmy przeszli do kolejnego tematu, czyli marszu Tuska 4 czerwca, który niezależnie od tego, jaki Tylko zaklecia... po, przy, przypomnę, że w poprzednim programie tylko snuliśmy program, Nozy I zastanawialiśmy się, czy może być frekwencyjna porażka, czy nie. To tak woli Tak, Dokładnie tak. I nie kryję, że ja do tego tygodnia, dopóki pan prezydent Duda nie podpisał ustawy o rozkomisji, później nie było tego słynnego spotu prawda, z Auschwitz w tle, który miał zniechęcać do udziału w marszu. Nie kryję, że ja się spodziewałem, że to będzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, i raczej będzie kicha. No, ale ponieważ wykonano cały szereg posunięć po stronie także pisowskiej, które zmobilizowały ogromną ilość ludzi, ja nie chcę dyskutować, ile tam było, ale było tych ludzi, bardzo dużo. I, 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 I nieważne, czy to ich było 200 tysięcy, czy, czy nawet poniżej 200, jak twierdzi, twierdzą media rządowe, czy pół miliona, w co też nie wierzę, jak twierdzi magistrat warszawski, było ich naprawdę dużo. I nie jest przypadkiem, że Tusk próbuje to powtórzyć, organizując teraz podobną manifestację w Poznaniu, a jeśli ona wypali, będzie to robił w kolejnych miastach. I teraz, jakie to powoduje konsekwencje? no Pierwszy sondaż już był, to jest na razie za mało, ale jeśli kolejnych kilka sondaży Potwierdzi to, co wynikało z tego pierwszego sondażu, że koalicja obywatelska przekracza 30%. To znaczy, że będziemy mieli całkowicie nową psychologicznie fazę kampanii wyborczej, która się przecież toczy już od wielu miesięcy, w której zawsze było praktycznie tak, że PiS miał 30 kilka procent w sondażach, koalicja obywatelska 20 kilka. Jeśli się zaczną sondażowe, że tak powiem, walka o koszulkę lidera i raz będzie miała koalicja, raz PiS po 30 kilka procent, to kompletnie psychologicznie zmienia sytuację wyborczą, przedwyborczą. Po pierwsze, dlatego że PiS nie dostaje już tej renty. Która się nazywa w politologii ładnie bandwagon effect, czyli przyłączania się do ewidentnego zwycięzcy. Czy się to komuś podoba, czy nie, psychologia już dawno opisała taki mechanizm, że jest pewna grupa ludzi, których kompletnie nie interesują partie, programy i liderzy, natomiast lubią być w obozie zwycięzcy. Więc jak oni widzą, że jest jakaś jedna formacja, która w wszystkich sondażach ma wygrać, to oni się do niej przyłączają na ostatniej prostej. Ale jeśli są dwie takie formacje, to już nie wiadomo, do kogo się przyłączyć i sytuacja robi się bardziej skomplikowana. W związku z tym, w moim przekonaniu, to będzie największy sukces Tuska, jeśli mu się uda to, co na razie jest tylko potencjalnie możliwe, ale nie przesądzone. Jeśli uda mu się przez te przez to, wakacje to w sondażach ten, ten remis sondażowy utrzymać. To za, zanim będziemy dalej mówić o kolejnych skutkach, bo ja tutaj mam pewną wątpliwość, i ciekaw jestem, czy ty ją podzielasz dotyczącą trwałości tego efektu. Ja postawiłem tezę po tym marszu, że ten efekt będzie oczywiście go widać, i to myślę, że głównie się dzieje kosztem trzeciej drogi, która moim zdaniem tak. niepotrzebnie w ogóle te, czy liderzy niepotrzebnie dołączyli do tego marszu i zostali tam zresztą spostponowani. Zaproponowano im za wystąpienie w głównym miejscu, to na jakiejś tam platformie. Oni oczywiście nie chcieli, no, krótko mówiąc, yy, mają, mają na co zapracowali, czyli własny spadek wyraźny, ale pytanie brzmi, czy ten wzrost platformy będzie trwały? Bo ja bym postawił taką tezę, że no na razie mamy do czynienia z efektem tego marszu, ale czy ten efekt rzeczywiście. Czy to jest takie wydarzenie, które spowoduje na trwałe przekroczenie tego szklanego sufitu 30%? Ja bym miał duże jednak wątpliwości. Co ty myślisz? Znaczy, ja powiem tak, ja nie wiem. Powiem zupełnie szczerze, tak jak w wielu tu sprawach prezentuje dość takie dotyczące przyszłości, twarde przekonania i opinie. Tak w tej sprawie nie wiem. Ja mogę mnożyć argumenty zarówno za tym, że to będzie efekt krótkotrwały i że ten marsz po prostu w Poznaniu już nie będzie miał takiej frekwencji, a w ogóle idą wakacje, ludzie o wszystkim zapomną, ale mogę sobie też wyobrazić sytuację, w której, ponieważ większość mediów uwielbia pokazywać każde wybory, jako pojedynek bokserski, a jak wiesz, w boksie, jak w wielu innych tego typu dyscyplinach może być tylko dwóch graczy, to na nich będzie koncentrować swoją uwagę, media. Mówię o różnych mediach, nie tylko tych sterowanych wprost przez rząd, czy tych przez platformę. Bo zwróć uwagę, że z punktu widzenia PiSu, to także właśnie koalicja obywatelska jest tym ukochanym wrogiem. To nie jest no tylko oczywiście. tak. No bo wiesz, jak no oni bym musieli tak, tego. Ale dlatego ruchu... słuchaj, ja bym dlatego postawił tezę, yy, znaczy. No to jest taka powiedzmy robocza, trochę spiskowa teoria, ale że przynajmniej część tych działań, nie mówię, że podpisanie ustawy przez pana prezydenta, będziemy o tym jeszcze rozmawiać, ale tak. być może ten spot na przykład nieszczęsny, że właściwie PIS chciał wzmocnić Tuska przed tym marszem, tylko ja też bym postawił tezę, że mu to za dobrze wyszło, że idealnie tak. było, gdyby się udało wzmocnić Tuska tak, żeby on zdominował pozostałych, natomiast nie tak, żeby mógł powiedzieć, proszę bardzo, triumf mamy tam, the 500 tysięcy, które pewnie nie było 500 tysiącami, ale no wiadomo, że mamy bardzo dużo ludzi, że za dobrze raz jeszcze Wyjaśnimy wyjaśnimy naszym słabiej orientującym się w arkanach polskiej polityki i systemu wyborczego, dlaczegoż to miałoby zależeć PiSowi na wzmocnieniu tego arcywroga, jakim jest Tusk i Platforma Obywatelska. Otóż nie tylko dlatego, że on jest najłatwiejszy do atakowania, go, bo można o 8 lat rządów Platformy nieustannie oskarżać, ale także i dlatego, że jest wtedy szansa na to, że ci Mniejsi gracze spadną poniżej progu. Bo zwróć uwagę, jeżeli PISowi uda się utrzymać choćby tą 2 procentową na ostatnim prostej nad koalicją obywatelską przewagę, a na przykład trzecia droga, ale także lewica, jeśli się zarejestruje jako koalicja wyborcza, nie przekroczy 8% progu, to powtarza się sytuacja z 2015 tak roku. Największe marzenie prezesa Kaczyńskiego nawet nie musiał mieć 40%, miał 37,5%, a i tak 235 posłów było jego. Dlaczego? Bo po, przepadła lewica wtedy osiągając 7,5%. Gdyby teraz to Kosiniak z Hołownią powtórzyli, byłby to prezent hipotetycznie dla Kaczyńskiego i stąd ta nadzieja, niech im Tusk podbiera. Tylko teraz jest pytanie, co będzie dalej z tego wynikało, bo ja się zgadzam, że rzeczywiście y, głównie kosztem trzeciej drogi ta koalicja obywatelska zyska. Y, pozostaje pytanie, czy Kosiniak z Hołownią będą się w stanie zarejestrować tak, żeby ich obowiązywał próg 5%. Tu będzie problem, bo to jest wtedy problem finansowy, rodzi po prostu rozliczanie Subwencji inaczej wygląda w przypadku koalicja, inaczej w przypadku komitetu wyborców. Były sugestie, partii, że by, mogliby tworzą. próbować powołać tak zwaną partię techniczną, tylko że tutaj jest znowu to długi proces rejestracji, który no więc może to jest jest mało nie zdążyć. Tego, tego już raczej się nie uda zrobić, więc zobaczymy. E, oczywiście hipotetycznie niektórzy się łudzą, że w ogóle dojdzie do ponownej konsolidacji jednej listy opozycji, ja w to już kompletnie nie wierzę. I tutaj ja raczej bym sobie na, na miejscu kogokolwiek, kto tak myśli, nie robił. Natomiast że. Mogą się pojawić bardzo interesujące procesy, gdyby rzeczywiście któremukolwiek z tych dwóch podmiotów, czy to lewicy, czy trzeciej drodze, groziło nieprzekroczenie tego progu, bo mogą się pojawić nawet takie dziwne zachowania, jak właśnie apelowanie do części wyborców, żeby zgłaszać na koalicję obywatelską, żeby na nią nie głosowali, tylko głosowali na przykład na trzecią <słukasz> drogę, bo jak ona spadnie poniżej progu, to no właśnie popis op na tym zyska. Więc tu się będzie bardzo wiele rzeczy ciekawych działo, ale niewątpliwie kolejnym czynnikiem, który sprawia, że ja twierdzę, że Obywatelska będzie zyskiwała i Tusk konkretnie. Będzie cała sprawa, wokół której już widać wyraźnie, że tegoroczna kampania wyborcza się będzie kręciła. To jest Komisja do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich. Jako, że w tym tygodniu, który będzie premiera naszego programu, zbierze się Sejm. No i oczywiście najprawdopodobniej wybierze tych dziewięciu słynnych członków komisji, bo widać już wyraźnie, że PiS się nie zamierza zatrzymać w tej sprawie. Widać też, że żaden inny klub Sejmowy nie zgłosi. Kandydatów, bo zdaje się, nikt łącznie z Konfederacją nie zamierza brać udziału w, tej, w, tej, w tym przedsięwzięciu pisowskim. I będziemy mieli dziewięciu wspaniałych sekretarzy stanu nowych, bo przypomnę, członek Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich ma rangę sekretarza stanu, no i ci członkowie Komisji ruszą do działania. Już w tej chwili mogę powiedzieć, że kiedy jakiś czas temu mówiłem o pewnym członku Komisji, którego typuje, dziś już od Wielu dni w różnych mediach mówi się o profesorze Sławomirze Cęckiewiczu jako potencjalnym członku tej komisji, ba nawet jej przewodniczącym. Nie kryję, że to jest ta właśnie osoba, o której mówiłem i powiem dlaczego. Nie tylko dlatego, że Sławomir Cęckiewicz już od wielu tygodni mówił publicznie, że prowadzi szerokie kwerendy na temat tak zwanego resetu Tuska, ale także i wchodzi na ekrany, a właściwie tak, na ekrany telewizorów zdaje się lada dzień ma mieć premierę pierwszy odcinek serialu TVP Info o resecie, który zrobił rzeczą Cęckwicz z panem redaktorem Rachoniem. Ja domyślam się, co tam będzie. No, będziemy mogli tam w wersji filmowej obejrzeć późniejszy raport komisji, który zostanie przelany na papier. I to wszystko nie jest przypadek. No powiedzmy sobie jasno, sam pomysł tej komisji został wymyślony dawno temu. Dawno temu profesorowi Cęckiewiczowi udostępniono w ogromnym zakresie z tego, co wiem, dostęp do wszystkich możliwych archiwów, które są dzisiaj kontrolowane przez rząd i inne instytucje. No i na podstawie. Podstawie tego profesor Cęckiewicz już ten raport pisze od dość dawna, ba może go już nawet skończył ale... prezes Kaczyński, ale chcę dokończyć ten myśl. I prezes Kaczyński będzie nanosił ostatnie poprawki, bo przypomnę, jak ktoś nie wiedział, to przed laty mieliśmy taką sytuację, że profesor Cęckiewicz jest współautorem biografii Lecha Kaczyńskiego, i kiedyś, pamiętam, dostałem zaproszenie na, jak miała premiera tej książki z wydawnictwa, gdzie mnie informowano, że, że mogę dostać egzemplarz po naniesieniu ostatnich. Poprawek przez prezesa Kaczyńskiego. Ja to później opublikowałem. Profesor Cęckiewicz się bardzo zdenerwował z tego powodu na mnie, że ja prawda o tym mówię. No ale prawda była taka, że prezes Kaczyński ostatnią wersję biografii. Współautorstwa Sławomira Cęckiewicza, biografii Lecha Kaczyńskiego zatwierdzał do druku. I to są twarde fakty, i po podobnie będzie z tym raportem rzekomo niezależnej komisji. Mówię o tym jasno, żebyśmy nie mieli cienia z Jeśli ktokolwiek. Ma że mamy do czynienia z czymś innym, jak tylko z partyjną operacją e socjotechniczną, no to jest w błędzie. Antoni, myślę, że. Tym wywodem zapracowali sobie rzetelnie na to, żeby stanąć przed tą komisją. Z przyjemnością stanę przed tą komisją i powiem, co o niej sądzę. Dlatego, że ta komisja jest rzeczywiście przekroczeniem dla mnie rzeczywiście pewnej granicy w Polsce. Znaczy, jeszcze nie w tej chwili, bo, bo ciągle ta komisja nie zaczęła działać, jeszcze nie opublikowała swojego raportu. Natomiast muszę powiedzieć, że tak grubymi nićmi szytej, żałosnej operacji mającej zrobić ludziom wodę, z mózgu. Ja muszę powiedzieć, w dziejach trzeciej RP nie widziałem. Widziałem różne utopiarskie no działania, różne komisje śledcze prawda, w przeszłości, choćby słynna komisja prawda, do spraw afery hazardowej, którą Tusk skręcał tą aferę, żeby to się nie wyrwało spod kontroli. No ale przy tym to wszystko jest drobiazg. Przy tym wszystkim, co my już dzisiaj wiemy o tej komisji, której składu jeszcze nie ma. Także muszę Proszę powiedzieć, Państwa. że jestem naprawdę... Rozgoryczony, że Sławomir Cenckiewicz, który był kiedyś moim przyjacielem, z którym razem tworzyliśmy Instytut Pamięci Narodowej, stał się tym, kim się stał i, i odegra, chce odegrać tę rolę, którą najprawdopodobniej odegra. No to muszę powiedzieć, proszę Państwa, to jest ten moment, w którym. Profesor Antoni Dudek ostrzej mówi ode mnie na temat tej komisji, bo ja oczywiście no tak, jestem też się. bardzo krytyczny. To wszyscy Państwo wiedzą, którzy oglądali wideoblog, zresztą polecam um, ostatni. Natomiast rzeczywiście tu bardzo mocne sformułowania. Tylko ja dlatego Ci chciałem wejść w słowo, że y, Ty założyłeś. Że komisja powstaje i powiedziałeś, PiS się nie cofnie. I tutaj w, m, moja wątpliwość dotycząca tego, bo mieliśmy przecież dwa wydarzenia pomiędzy naszym ostatnim programem a m, tym, co się stało. Tak. To znaczy, mieliśmy podpisanie ustawy przez pana prezydenta, i pięć dni później mieliśmy, pod, mieś, mie, mieliśmy deklarację, że pan prezydent przygotował nowelizację, która w zasadzie. Wybija w dużej mierze zęby tej ustawie. Oczywiście zostawia bardzo dużo złych rzeczy. W ogóle, no, przede wszystkim, zostawia samą ustawę, która jest złym pomysłem. I ustawę, i komisja jest złym pomysłem w tym momencie. Ale mimo wszystko wiele rzeczy likwiduje. Między innymi te nieszczęsne środki zaradcze, wprowadza odwołanie do sądu apelacyjnego i to jeszcze w dodatku z możliwością wyboru, czy to ma być sąd apelacyjny w Warszawie, czy wojewódzki sąd apelacyjny w, w miejscu zamieszkania danej osoby, która stanęła przed komisją. Więc dużo takich zmian, które w zasadzie powodowałyby, że pan prezydent powinien był tę ustawę odesłać, czy powinien był ją zawetować i przedstawić własny projekt od razu, a nie robić jakieś takie dziwaczne Działania i piruety. Tylko teraz, jeżeli przyjmiemy, że ta druga decyzja, to drugie wystąpienie i ogłoszenie tej nowelizacji przez pana prezydenta było spowodowane naciskiem amerykańskim, co moim zdaniem jest bardzo prawdopodobne, no to raczej by należało założyć, że tutaj PIS się jednak cofnie, no bo przecież nacisk amerykański to jest no znacznie widzisz. więcej niż jakieś tam obiekcje, czy, czy jakieś tam wątpliwości konstytucyjne, czy coś takiego, więc dlatego tutaj Ci chciałem przerwać, żeby zapytać, czy Ty naprawdę nie uważasz, że PiS się jeszcze może z tego wycofać, tak jak się wycofał z ustawy o ipn -ie? bo ja bym wcale taki pewny nie był. Wiesz co, być może po 17 września się wycofa, bo zwróć uwagę, rzeczywiście pan prezydent złożył wniosek o nowe, projekt nowelizacji, ale po stronie PiSu na razie nie słychać. Tak, już na najbliższym posiedzeniu Sejmu tę nowelizację będziemy rozpatrywać. Nie, na najbliższym posiedzeniu nie, już Sejmu. Tak, Sejmu nie będziemy to prawda, w ogóle, w ogóle nie wiadomo, co zrobić. Teraz ta komisja sobie ruszy do działania, 17 września ogłosi swój raport, po czym. Pamiętaj, że jeszcze ciągle Sejm ma prawo obecny obradować. Nawet przy połowie, jeśli nawet wybory będą w połowie października, to jeszcze masz miesiąc czasu. A jeszcze pamiętaj, o ja, czym, pamiętaj o ja czym... Pani, że 17 września jeszcze PiS chce swój marsz zorganizować. To odpowiedź na marsz 4 czerwca. No, ja myślę, że może i wcześniej, nawet być może nawet 31 sierpnia, jak te Tuska Marsze się zaczną robić takie, no, frekwencyjnym sukcesem, będą kolejne, to myślę, że PiS nie będzie czekał aż do 17 września. Natomiast po 17 września... Na wszelki wypadek z komisji wybiją zęby, oczywiście, bo pamiętaj, że ta komisja jest cudownym narzędziem. Z wszystkich batów, jakie PiS wymyślił na opozycję, ten bat jest najlepszy i tym batem można batorzyć polityków PiSu z Antonim Macierewiczem na czele, nazajutrz po nowej kadencji Sejmu się tak się będzie miało, tylko większość miało. Tak? I w związku z tym można tej komisji zęby powybijać, jak już się sprawa, sprawa raportu i ukarania Tuska wydarzy. I wtedy można ustawę nowelizować panu prezydentowi Amerykanom zadośćuczynić, powiedzieć, no sorry, ale musieliśmy tu sprawy wy, wyczyścić, no to teraz nowelizujemy, już tu nie ma takich wątpliwości. Ale moim zdaniem, do 17 września nie będzie już czegoś takiego, ponieważ moim zdaniem, to jest cała zaprojektowana operacja, której celem mówię będą, będzie wzywanie tuska przed komisję jakichś świadków. To będzie cały show, którego celem jest oczywiście pognębienie, spolaryzowanie po prostu opinii publicznej między pis a Platformą, a zarazem pognębienie Platformy. I moim zdaniem tak sobie prezes Kaczyński wymyślił. To jest to, czego mu brakowało w 2007 roku, kiedy jak pamiętasz też walczył bohatersko z Układem, ale nie miał, takich, miał w większości w Sejmie, nie miał takich cudownych narzędzi właśnie jak ta Komisja. I moim zdaniem w tej chwili prezes Kaczyński będzie realizował kampanię wyborczą w rytm właśnie oskarżeń Tuska o zdradę o, i, i oczywiście nie tylko Tuska, bo tam się też Pawlak pojawi, żeby PSL-owi nie było za wesoło i cały szereg innych osób, które moim zdaniem są już dawno, ich lista jest przygotowana, myślę, że kolejność jest wytypowana. Ja nawet podejrzewam, że pytajniki może już są gotowe. Pozostaje tylko pytanie, no właśnie, żeby wybrać tych członków komisji, żeby ruszyli do działania. Dlatego, że każdy, kto wie, jak funkcjonuje państwo polskie, zdaje sobie sprawę, że w trzy miesiące takiej operacji, nawet mniej, bo przecież mamy połowę czerwca, a 17 września ma być raport, tego by się w ogóle nie dało zrobić. To wszystko jest od dawna przygotowywane, być może już jest w ogóle gotowe. Trzeba tylko po prostu to, ten ostatni przycisk yy, przycisnąć, a będzie nim wybór członków komisji w, otwierającym nas tygodniu, i dopiero uwierzyłbym, że Piś się chce cofnąć, jeżeli z jakichś powodów by tej komisji nie wybierano. Jeżeli rzeczywiście wybór członków komisji zostanie z jakiegokolwiek powodu przesunięty, na później wtedy się z Tobą zgodzę. Że rzeczywiście coś jest nie tak, że ten nacisk Amerykanów na Kaczyńskiego był na tyle silny, że on się cofnął. Ale uwierzę w to dopiero wtedy, jak marszałek Witek powie, że z takiego czy innego, mniej czy bardziej absurdalnego pomysłu, a ona to potrafi oczywiście uzasadnić, jak zawsze pięknie, ta sprawa nie będzie procedowana. Ale dopiero wtedy, natomiast ja uważam, że komisja zostanie w tym tygodniu wyłoniona i ruszy do pracy w tempie, jakiego nie widzieliśmy jeszcze nigdy w Polsce. No to zobaczymy, zobaczymy, którego z nas intuicja w tym wypadku jest lepsza, ale myślę, że warto przy tej okazji jeszcze powiedzieć parę słów o panu prezydencie. No, bo jednak ten manewr, moim zdaniem, na, mówiąc najdelikatniej, naraził pana prezydenta na śmieszność. No właściwie mogę powiedzieć, że go skompromitował, bo ja to wprost napisałem w, w, w swoich tekstach, że to jednak była kompromitacja i mówię tutaj, jakby podwójna, no bo za pierwszym razem, kiedy pan prezydent podpisał ustawę, która no, nie spełnia żadnych norm państwa prawa, za drugim razem, kiedy nagle po kilku dniach zmienił zdanie i w zasadzie stwierdził, że te uwagi, które mieli sceptycy do tej ustawy, były słuszne, no bo, bo, bo ją tak dalece chciał znowelizować. Teraz jeszcze może się okazać, że jego projekt ustawy zostanie zlekceważony i to byłby drugi raz po tym, jak dos, jakby dostał takiego bardzo, powiedziałbym, ostentacyjnego kopniaka ze strony większości rządzącej, bo pierwszy raz to był kiedy chciał ogłosić referendum w sprawie tak. nowej konstytucji. Wtedy jeszcze senat był, który musiał tutaj odegrać swoją rolę, był w rękach Prawa i Sprawiedliwości i pan prezydent po prostu został, że tak powiem, spuszczony na bambus ze swoim pomysłem. Bardzo to było bolesne dla niego. I teraz byłby drugi raz, ale jakby tego było mało, to potem jeszcze po kolejnych tam kilku dniach pan prezydent pojawił się z czterominutowym wystąpieniem w telewizji, które było właściwie kompletnie o niczym, bo Ogłosił, że fajnie, że w referendum w 2003 roku Polacy zagłosowali za wejściem do Unii Europejskiej, a w 2005 to będziemy mieć prezydencję, dlatego przygotowałem projekt ustawy w tej sprawie. Dziękuję Państwu, do widzenia. I powiem szczerze, że ja do dzisiaj się zastanawiam, mimo że parę dni już minęło, po co to było. Bo przecież to było tak ewidentnie bezsensowne, to wystąpienie, i jeszcze po tych, po tych dwóch wcześniejszych, no to jest taka seria. Że dopełniło no. katastrofy wizerunkowej Andrzeja Dudy. Nie wiem, czy Ty masz jakąś hipotezę, po co to było. No więc, no więc muszę Ci powiedzieć, że nie mam. To znaczy, Pan Prezydent myślałem, że już mnie niczym nie zaskoczy, a jednak udało mu się w sekwencji tych trzech wydarzeń, o których mówisz, naprawdę udało mu się mnie zaskoczyć. Dlatego, że ja w tym nie widzę najmniejszej logiki i tłumaczenie tego, no właściwie jest tylko takie, że on rzeczywiście co dwa, trzy dni zmienia zdanie, przychodzą do niego różni ludzie, którzy mu coś tam klarują, on się z nimi zgadza, po czym wykonuje ich polecenia, tylko że to się nie układa w żadną, czy ich rady, i to się nie układa w żadne spójne działanie, tylko w jakiś taniec no, małego chłopczyka, który się miota po pokoju, rozrzuca zabawki, ma taki atak szału, bo ma poczucie, że że, że, że się za chwilę, czyli za dwa lata go z tego pokoju z, z zabawkami usuną. I on się miota i mu się to strasznie nie podoba. No. Nie, nie jest sposób tego racjonalnie wytłumaczyć. Dlatego, znaczy nie kryję, że y, y, zawsze uważałem, że prezes Kaczyński, nie, 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 że tak powiem, nie docenia, ile mu pomógł Andrzej Duda przez te wszystkie lata, i dalej tak uważam, ale też muszę powiedzieć, że lepiej po tej historii, którą opisałeś, po tych wszystkich zachowaniach ostatnich prezydenta Dudy, mogę zrozumieć, dlaczego prezes Kaczyński tak nie znosi podobno Andrzeja Dudy i dlaczego. Czego go irytuje, no bo rzeczywiście nie sposób u tego człowieka. Dostrzec jakąkolwiek konsekwencję działaniu, no bo albo broniłby tej rosyjskiej komisji do, do końca, skoro tak ochoczo się zabrał za jej wprowadzenie w życie, podpisanie tego, albo też odwrotnie, no skoro już to y, y, widział, że to jest wszystko, bo przecież ja nie wierzę, że mu różni ludzie y, z zagranicy nie mówili, bo ta komisja, no ja wiem, że większości ludzi nie interesuje ta ustawa, nie czytali tego, ale chcę, żeby nasi słuchacze, których to nie interesuje, wiedzieli. To jest coś absolutnie najbardziej kuriozalnego, co powstało w w Polsce po roku 89. I nie będę tego rozwijał, bośmy o tym mówili wi wielokrotnie. I Andrzej Duda, no, na, z całą pewnością musiał sobie zdawać sprawę, że to wywoła taki rezonans. I to jego zachowanie zatem jest zupełnie irracjonalne. I na końcu tego mam wrażenie, że po tym wszystkim, ponieważ ktoś przyszedł powiedział: Andrzej, no najpierw zrobiłeś błąd podpisując tą ustawę, później zrobiłeś błąd zgłaszając tak pośpiesznie tą nowelizację, to weź, odwróć uwagę od tego i wyjdź z jakąś nową inicjatywą. I pan prezes sobie przypomniał, że będziemy w 2025 prezydencie mieli w Unii Europejskiej. No super, tylko kogo to dzisiaj obchodzi, że będziemy mieli w 25. roku prezydencję, zwłaszcza, że nikt nie wie, jaki będzie rząd wtedy i jaki ten rząd będzie prowadził politykę, bo ja mogę sobie założyć, wyobrazić, że w 25. roku będziemy rząd mieli konfederacko-pisowski, który będzie już jedną nogą poza Unią Europejską, jak i będziemy mieli rząd lewicowo-liberalny, który będzie nas wpychał najmocniej w historii w integrację europejską. Więc mówienie, że my w tej chwili coś będziemy przesądzać jakąś ustawą, no jest w istocie rzeczy Kompletnym nieporozumieniem. Znaczy, to dowodzi jakiegoś zupełnego zagubienia pana prezydenta, i nie kryje, że mnie to martwi. Znaczy, nie kryje, że martwi mnie, że, że na czele Polski formalnie, przynajmniej jako głowa państwa, stoi człowiek tak niestabilny w swoich zachowaniach. To jest przykre. Powiedzieć, że się skompromitował, no niewielkie to jest dla nas pocieszenie, bo wiemy, że już nie będzie kandydował na trzecią kadencję, bo mu konstytucja na to nie pozwala. Więc mówiąc szczerze, dzisiaj jego kompromitacja nie ma dla nas znaczenia w sensie dłuższej perspektywy, ale krótkoterminowo faktycznie. Fakt, że przez dwa lata jeszcze w Polsce formalnie głową państwa będzie pan Andrzej Duda, jest dla mnie przygnębiający. I nie chcę się dalej rozwodzić, żeby nie powiedzieć słów przykrych pod adresem prezydenta, bo ja ciągle mam szacunek dla tego urzędu, choć jak wiesz, jestem przeciwnikiem powszechnych wyborów prezydenckich, to nie zmienia faktu, że prezydent Rzeczpospolitej jest kimś, kto powinien zasługiwać na szacunek. No, by nam dawał choć cień szansy, żeby te, tego szacunku dla niego choć trochę zachować. No, po tym, co pokazał w sprawie tej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich, ja Janie. Że jestem zdumiony. No. Czy jestem, jestem po prostu i myślę o tym od dłuższego czasu i naprawdę no, nie potrafię tego w żaden sposób racjonalnie wyjaśnić. To jeszcze na koniec chciałbym porozmawiać też trochę w kontekście marszu, ale też w kontekście komisji o tym, czy to Twoim zdaniem tworzy szansę, dla alternatywy wobec tych dwóch głównych sił, bo my cały czas rozmawiamy dzisiaj o polaryzacji. Rzeczywiście te dwa wydarzenia i marsz, i komisja one bardzo sprzyjają polaryzacji. Co ciekawe, ci, którzy planowali być tą alternatywą w ramach obozu tak opozycji demokratycznej, ale jakby trochę stojąc poza nim, czyli wspomniana trzecia droga, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia, no składając ten hołd lenny Tuskowi, w zasadzie moim zdaniem w dużej mierze przekreślili szansę na to, żeby zająć takie miejsce. I tu się odwołuję do sondażu, który dla naszego portalu, naszego w sensie do rzeczy.pl został przeprowadzony, w którym wyraźnie widać spadek dla tej, spadek poparcia That you Drogi poparcie spadło o prawie 4 punkty procentowe do 11%. Natomiast na trzecim miejscu, z bardzo dobrym wynikiem, blisko 14%, 13,9, po wzroście 2,4 punktu znalazła się Konfederacja. Ja się zastanawiam, czy paradoksalnie, bo wiem, że prezes Kaczyński by chciał oczywiście Konfederację dopaść, być może również za pomocą tej komisji i ten wzrost Konfederacji niekoniecznie musi mu pasować. Są tacy, którzy twierdzą, że mu pasuje, no bo to są ludzie, którzy by nie zagłosowali na PiS, a Konfederacja będzie sojusznikiem PiSu, będzie koalicjantem PiSu. Ja prawdę mówiąc uważam taki wariant za znacznie mniej prawdopodobny niż wariant z Konfederacją jako takim bardzo wybrednym rozgrywającym, który tam będzie sobie wybierał co i kiedy poprzeć. Natomiast może być taki efekt, tak mi się przynajmniej wydaje, że Uda się doprowadzić do polaryzacji, ale właśnie z wyłączeniem Konfederacji, która nawet przy okazji marszu bardzo intensywnie w mediach społecznościowych podkreślała tę swoją odrębność. Tam cały czas były wrzucane różnego rodzaju memy czy filmy mówiące: Jedni, drudzy siebie warci maszerują tam przeciwko sobie, demonstrują przeciwko sobie, my jesteśmy osobno, my jesteśmy poza tym. I myślę, że ta gra na polaryzację paradoksalnie właśnie dla Konfederacji, a może nie paradoksalnie, tylko po prostu tworzy dla Konfederacji kolejną szansę na yy, yy, przejęcie jeszcze następnych wyborców zniechęconych tą nawalanką dwóch głównych sił. Tak rzeczywiście jeśli rzeczywiście ten mechanizm polaryzacji tego pojedynku bokserskiego zogniskuje zainteresowanie po obu stronach dobrze ponad 30% wyborców to przede wszystkim będą na tym tracić właśnie trzecia siła ale i lewica, trzecia droga i lewica. Natomiast konfederacja zapewne mniej, ale jednak, no właśnie. Czy rzeczywiście konfederacja może być taka zupełnie odporna na ten mechanizm polaryzacji? Ja się zgodzę, że ona jest bardziej odporna od lewicy i trzeciej drogi, natomiast nie jest moim zdaniem zupełnie impregnowana. Dlaczego? Bo pamiętaj, że jeżeli rzeczywiście ten scenariusz, o którym słusznie powiedziałeś, i on też powinien pamiętać, ta komisja do spraw wpływów rosyjskich zajmie się nie tylko środowiskiem platformy obywatelskiej PSL-u, ale także gdzieś tam rykoszetem z boku uderzy w konfederację i też nagle się okaże, że prawda, czy to poseł Brown, czy inne osoby zostaną wyzwane przez oblicze tej komisji, to wtedy rzeczywiście ta histeria antyrosyjska, którą, którą rzeczywiście PIS będzie rozgrzewał do czerwoności. To już się zaczęło, a to będzie się tylko potęgować aż do, do wyborów. Może też jednak pewną grupę ludzi do konfederacji zniechęcić. Zobaczymy, jakiego rodzaju tam ta komisja będzie w stanie dowody przedstawić. Ja jestem bardzo sceptyczny co do tego, bo ja uważam, że gdyby naprawdę były jakieś twarde dowody, to Donald Tusk i inni ludzie mieliby już dawno sprawy w prokuraturze, sprawy sądowe i mielibyśmy być może już proces Donalda Tuska trwający od dawna z oskarżenia właśnie o zdradę dyplomatyczną, a cokolwiek innego. Natomiast spróbujemy, próbami propagandowego zaatakowania wszystkich poza pisem z całą pewnością ta komisja będzie podejmować dlatego że no, trzeba powiedzieć jasno, jak się czyta wywiad z prezesem Kaczyńskim polecam nowy w gazecie Polskiej to tam nie tylko prezes po raz kolejny wyraża nadzieję że wedle ich tajemniczych wewnętrznych badań pisma szanse na 42 do 44% co dałoby mu samodzielną większość ale też prezes Kaczyński jasno mówi po raz kolejny nie ma poza zapisem patriotów w Polsce. Wszyscy poza zapisem to są w lepszym czy gorszym stopniu, ale sługusy Putina, Amerykanów. To znaczy, no generalnie to jest, to jest jakiś amok. To znaczy, to co mówi prezes Kaczyński w tym wywiadzie, prawdziwie nie mówi o końcu Polski. To, to szczęśliwie ominął to, to, co było jeszcze rok temu, że jak opozycja wygra, nastąpi finis Polonia. Tego prezes nie powtórzył. Natomiast ta narracja, która mówi, że ta komisja to ma być to cudowne narzędzie pokazania Polakom, jaka jest. Prawda, bo tą prawdę zna już prezes Kaczyński i kierownictwo PiSu, ale Polacy jeszcze jej nie znają, ale prawda, zdaniem prezesa, jest prosta: no Wszyscy, którzy nie są w PiSie, są przeciwko interesowi Polski. I, I kropka i to jest po prostu groźne, bo, bo yy, yy, znaczy groźne. Ja średnio wierzę w skuteczność działania komisji opartej na paranoicznym założeniu. Natomiast nie zmienia to faktu, że PiS będzie próbował polaryzować na tej osi, a Platforma bardzo ochoczo w to wejdzie, ponieważ ja już słyszę permanentnie ze strony Platformy, że nie tylko Macierewicz, ale właściwie cała wierchuszka PiSu jest opanowana przez yy, agenturę rosyjską. Prawda? Więc obie strony będą się tym cepem rosyjskim okładać. Pytanie tylko, czy państwo polskie to wytrzyma, ale o tym się dowiemy dopiero po wyborach. Do wyborów to okładanie będzie trwało z coraz większym nasileniem. No i zobaczymy finał tego, bo, bo finał tego może być niestety bardzo przykry. Mam nadzieję, że nie będzie tak, jak to w różnych czarnych scenariuszach się zdarzało mi kreślić. Natomiast wiem jedno, wchodzimy w fazę bardzo powiedziałbym jeszcze ostrzejszej narracji, jeszcze ostrzejszych zarzutów i pozostaje nam tylko nadzieja w to, że ludzie zachowają odrobinę zdrowego rozsądku i nie dadzą się po prostu temu polaryzacyjnemu mechanizmowi wkręcać aż tak bardzo, jakby chcieli propagandziści z jednej i z drugiej strony, bo, bo z tymi próbami będziemy mieli do czynienia i to ewidentnie widać po obu stronach, że tutaj te maszyny są już na, nagrzane do czerwoności i za chwilę zaczną nas bombardować informacjami z obu stron, to znaczy z jednej strony będzie to właśnie o Tusku jego a z drugiej strony o Macierewiczu i spółce y, jako też agenturze rosyjskiej. Więc, więc to, no. to, to nie mam wątpliwości, że żaden inny temat w tej orocznej kampanii wyborczej nie będzie równie y, y, znaczący jak właśnie kwestia wpływów rosyjskich. To, to zostało wytypowane, obie strony, główni gracze to zaakceptowali i sprawa walki o to, kto tu bardziej komu udowodni, że jest rosyjskim agentem, jak mówię, będzie dominowała. No a my tutaj jesteśmy i będziemy po to, żeby Państwu przedstawiać te sprawy z większego dystansu i trochę studzić właśnie te nastroje poprzez nasze analizy, więc zapraszamy. Będziemy tutaj regularnie, no może w wakacje to się trochę zmieni, ale będziemy informować. A na dzisiaj to już wszystko. Podwójny kontekst, czyli Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Dziękujemy i zapraszamy Państwa na kolejny program. Do zobaczenia.